księgi proroka Izajasza. Raduj się niebo i wesel się ziemio. Góry, wykrzykujcie z radości, bo Pan pocieszył swój lud i z miłością ujął się za jego biednymi. A Syjon mówi, Pan mnie opuścił, mój Pan zapomniał o mnie. Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na moich dłoniach, twoje mury są stale przede mną. Spiesznie przybędą ci, którzy cię odbudują. Odstąpią od ciebie ci, co cię niszczyli i burzyli. Z psalmu 62. Tylko w Bogu znajduję ukojenie, bo moja nadzieja pochodzi od Niego. On jest moją skałą i zbawieniem. On moją twierdzą. Nie spotka mnie nic złego. W Bogu moje zbawienie i chwała. Twierdza warowna i schronienie w Bogu. Jemu zawsze ufaj, narodzie. Otwórzcie przed Nim swe serca. Bóg jest naszym schronieniem. Lecz synowie Adama są marnością, synowie ludzcy zawodni. Położeni na wadze są lżejsi niż tchnienie. Wszyscy razem są marnością. Nie pokładajcie ufności w wyzysku, nie łudźcie się grabieżą. Do wzrostu bogactwa nie przywiązujcie serca. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział, nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, o to, w co się będziecie ubierać. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dość swoich kłopotów. Tego wieczoru otrzymaliśmy taką dobrą nowinę, naprawdę dobrą nowinę. Bo to od samego początku, od pierwszego czytania słyszeliśmy, jak Bóg nas przekonuje, że nie zapomina o nas i nie opuszcza, troszczy się. W tych wzruszających nawet słowach proroka Izajasza Bóg mówi do mnie, nawet gdyby niewiasta zapomniała o niemowlęciu, ta, która kocha swojego syna łona, ja nie zapomnę o tobie. Nawet z pewnym powtórzeniem, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Charakter tej wypowiedzi wyraźnie jest więcej niż emocjonalny. Widać takie ogromne zaangażowanie Boga w przekonywanie nas, żebyśmy nie mieli wątpliwości żadnych, że Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy byli świadomi Jego troski o nas samych. Z drugiej strony, refren psalmu, jedynie w Bogu spokój znajduje moja dusza, przypomina też o czymś innym, o tym, że żadna inna troska nas tak nie uspokoi, jak troska o to, żeby znaleźć się rzeczywiście w Bogu. Jak to w Bogu można się znaleźć? Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza moja. Czy jest możliwe tak głęboko wejść w czyjeś istnienie, żeby można było napisać, że się jest w kimś? Że nie jest się przy kimś, tylko w kimś. Otóż Bóg jest aż tak otwarty. Nawet matka rodzona nie ma swojego dziecka przez całe życie w sobie, tylko przez 9 miesięcy. A Bóg w sobie może mieć przez całą wieczność człowieka. Cóż to za troska? I wreszcie ten wspaniały pasus ewangeliczny, bo o trosce. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo się służy Bogu, albo mamonie. I te końcowe słowa o tym, że nie trzeba się troszczyć o jutro, tylko o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. I tu gdzieś w tych wszystkich słowach, które dzisiaj usłyszeliśmy,
zderzają się tak dwie troski. Troska Boga o człowieka i troska człowieka o Boga. Bóg oczekiwałby takiej sytuacji pomiędzy nami a Nim. Troska. Troszczyć się to również jakoś poddać się czemuś. Bo to, o co się troszczysz, sprawia, że staje się to dla ciebie Panem. Stąd Pismo mówi mamona. Nie troszczy się o mamonę, bo troszcząc się o nią, będzie ona dla ciebie Panem. Stanie się czymś, co tobą będzie rządziło i podporządkuje twoje życie, swojej mocy. Troszczyć się o Boga, to też poddać się Jemu w jakiś sposób. Ale w przypadku Pana Boga nie grozi nam żadna dewastacja naszego istnienia, żadna krzywda. Słyszeliśmy, że on sam mówi, nawet matka nie ma takiej troski o dziecko, jak ja o ciebie. W ogóle tak czasem mówimy, bracia i siostry, że życie to jest pełne trosk. A tak, to prawda. Może nawet to nasze istnienie jest jakimś gatunkiem troski. Mówi się, że życie jest zmartwieniem. W języku biblijnym, w języku greckim, ta troska, czy też zmartwienie, nazywa się hemerimna. I oznacza nie tylko troskę. Takie zamartwianie się, czy zmartwienie, ale też staranie się o coś. Niepokojenie się czymś. A wreszcie zajmowanie się czymś. A również to słowo oznacza rozmyślać o kimś lub o czymś. Może nawet z pewnym odcieniem smutku, ale troszczyć się to tak zastanawiać się nad czymś, rozmyślać o kimś. W greckiej kulturze tym słowem troska, hemerimna, obdarzało się również takie rasowe, że tak powiem, rozmyślania filozofów, ponieważ oddawało to pojęcie istotę pewnej postawy życiowej, a więc i filozofii. Skupienia na tym, co dla człowieka powinno być najważniejsze. I dlatego o filozofach nie mówiono, że oni może rozmyślają, czy zastanawiają się, czy medytują, spekulują, tylko raczej używano sformułowania, że mają troskę. Troskę o to, co najważniejsze. Więc jeśli Jezus używa tego słowa akurat w tym tekście, to być może, że, bo żyje również w tej epoce filozofów greckich, co prawda już schyłkowej, ale jeszcze te wyobrażenia, te skojarzenia funkcjonowały, że chodzi mu też o postawę taką filozoficzną w naszym życiu. O to, żeby wybrać taką najbardziej dobrą postawę filozoficzną dla naszej egzystencji, czyli zatroszczyć się o to, co najważniejsze, a wtedy, paradoksalnie, człowiek pozbawi się trosk. Bo tak naprawdę z czego się mnożą zmartwienia? Z tego, że nie troszczymy się o to, co najistotniejsze, tylko o wszystko inne. To tak jakby się malowało obraz i kupiło się ramy, płótno, zagruntowało się ten obraz, ale nie namalowało się dzieła. I całe zmartwienie i całą troskę poświęci tylko o to, żeby wbić gwóźdź w ścianę, zawiesić tą ramę, kupić ją złotą, srebrną może, zatytułować ten obraz może nawet, ale samego obrazu nie ma. No to jest wtedy rzeczywiście poczucie frustracji. Troska. Człowiek jest zmartwiony, bo narobił się i z tego jest nic. I on mówi, nasz Pan, zatroszcz się o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie ci dodane. Czyli namaluj obraz, a nie martw się o ramy, o gwóźdź w ścianie, czy o grunt, czy o to, czy o tamto. Najważniejsze jest dzieło. Jaki obraz? Człowiek jest obrazem Boga. I upodobnij się do Niego. Wpatruj się tylko w Niego, tak mocno, jak tylko potrafisz, jak Bóg patrzy się w ciebie. Według słów Jezusa istnieją jakby dwa bóstwa na świecie, jakby dwie troski dla ludzkiego serca. Sam Bóg i Jego Królestwo, stąd mówi, zadbajcie wpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane.
Zatroszcie się o Królestwo Boże. I co jeszcze? No i oczywiście ta mamona słynna. Zmartwienie tego życia. Setki razy to słyszałem. No może setki nie przesadzam, ale wiele razy to słyszałem, jak ktoś zmartwiony do mnie mówił, a co, Pan Bóg mi da pieniądze? Się zastanawiałem wtedy, co jest dla tego człowieka ważniejsze, czy Bóg, czy pieniądze. Czy Bóg istnieje po to, żeby dawać pieniądze? Czy tylko po to jest Pan Bóg, żeby tylko sypał rzeczywiście grosze? Może są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. To nie znaczy, że one są nieważne, nieistotne, ale jest coś ważniejszego. Co jest moją troską? Czym się naprawdę martwię? Czym ty i ja naprawdę się martwimy? Czego się boimy? O co się boimy? O czym naprawdę rozmyślamy? O co się naprawdę troszczymy? O siebie, o innych, o mamonę, o rzeczy, o zdrowie. Wielu ludzi mówi, najważniejsze to zdrowie. Czy rzeczywiście najważniejsze to zdrowie? Ktoś mi opowiadał, że był w szpitalu z mszą świętą, jeden z naszych ojców. I w czasie mszy świętej wewnątrz szpitalu, w kaplicy, uczestniczyli w niej ludzie chorzy, pacjenci i też personel, zupełnie zdrowy. I w pewnym momencie kapłan szedł z komunią świętą, rozdawał ją i wszyscy chorzy przyjęli komunię świętą, czyli wszyscy święty przyjęli Jezusa, wszyscy chorzy przyjęli świętego Jezusa. Natomiast personel kiwali głową, że nie. Kto tu jest chory? A kto zdrowy? Więc bywają również choroby, które dają zdrowie. Bo człowiek otwiera się na to, co najważniejsze. I bywa takie zdrowie, że powoduje, że człowiek zapomina o tym, co najistotniejsze. Według naszego Jezusa, naszego Boga, kto troszczy się o swoje zbawienie i o tym przede wszystkim rozmyśla, martwi się o to, czy co będzie po śmierci, i tym się smuci, czy mu się uda trafić w bramę Królestwa Niebieskiego, czy też nie rozbije się na jakimś murze, bo źle by celował, to ten staje się bliski Bogu. I to jest filozoficznie bardzo poprawne myślenie. Bo powoduje również, że Bóg zaczyna się z niewspółmiernie większą troską troszczyć o tego człowieka, bo widzi jego staranie się o bycie z Bogiem. I Bóg wspiera takiego człowieka. Gorzej ma Pan Bóg z tymi osobami, którzy nie troszczą się o Boga, nie starają się o życie wieczne. Tu rozbudowują wszystko, chociaż widzą, że wszystko rozlatuje, mole to jedzą, rdza niszczy, psuje się coś w lodówce nawet, i elektryczność, i zdrowie, i wszystko się... Ale tak jakby to miało wiecznie trwać. To zadziwiające, że bardzo dużo ludzi myśli, że nigdy nie umrze. Inni tak mówią, o, ten sąsiad umarł, a ta sąsiadka już stara była, już powinna była. Ten gość też niewyraźnie już wygląda, nie? Ale nigdy nie myślał tak o sobie. A co będzie później? Czy ja mam troskę o to, czy ja rzeczywiście trafię do Królestwa Niebieskiego, a nie do jakiegoś innego królestwa, które być może nie będzie wyglądało jak wielka frytkownica, bo takie mamy niekiedy wyobrażenia o piekle, ale może wcale nie będzie tam zbyt ciepło, bo może będzie bardzo chłodno z braku miłości, z pustki. Czy moja troska życiowa pozwala mi spać spokojnie i nie martwić się o to, co będzie po tym życiu, które jest zmartwieniem? Troszczymy się przede wszystkim o to, by się już nie troszczyć. O to jest Królestwo Niebieskie. Wejść rzeczywiście w taką przestrzeń, w której już nie ma trosk. Ja nie wiem, czy w czyśćcu nie ma trosk. Wiem, że w niebie nie ma trosk. Wiem, że jest to tak niewyobrażalnym szczęściem, że się nie da tego opisać. Nawet Biblia nie ośmieliła się napisać, jak wygląda niebo. To są tylko obrazy. To, co jest napisane w Biblii o niebie, to są tylko pewne symbole, obrazy, wizje prorocze. Ale nikt nie wie, jakie to jest wielkie szczęście.